By każdy dzień tak piękny był jak twoje sny. Choć jesteś tak codziennie odmienna. Cześć, słuchajcie. Dobra, niech tak będzie. Tu kanapę widać, trudno. Słuchajcie, skończyłam produkty i to chyba będzie już ostatni z tej serii filmik w tym roku. Nie chcę zostawiać ich na, wiecie, na nowy rok, żeby dociułać bez sensu. Zresztą znacie mnie, więc ja znacie mnie, że ja robię denka dość często, przeważnie raz w tygodniu i mam kilka produktów, a nie, wiecie, wielka torba i potem denko i ta seria potem wychodzi, nie wiem, pół godziny. No nie wiem, ja mam tak, więc jak macie ochotę zobaczyć, co mam do powiedzenia na temat skończonych produktów, zapraszam. Słuchajcie, Lula, chusteczki. Bardzo dobra cena była, z tego co pamiętam, chyba złoty 99, więc dlaczego miałam nie wziąć. Ich jest też 72 sztuki. Bardzo przyjemny zapach. Tak, bardzo przyjemny zapach. Nawet podchodzi mojemu mężowi, co on 90% zapachów nie toleruje zbytnio. I to nie chodzi o organizm, tylko po prostu nie lubi. Ma swoje ulubione jakieś tam tylko i wyłącznie i tylko te zapachy mu odpowiadają. I te chusteczki naprawdę stwierdził, że są fantastyczne i jak nawet nie będą w promocji, to mam kupić, mają sobie leżeć. I gdyby coś trzeba było, inaczej, gdyby on musiał coś zrobić mokrymi chusteczkami, to będą tylko jego. Ten zapach mu odpowiada. Nie testowałam ich na upały, więc nie wiem, czy wysychają w pomieszczeniach powyżej 35 stopni. Nie wiem tego, ale naprawdę warto. I złoty 99, cena powala, więc spoko. O, dobra, spoko. Świeczuszkę zakupiłam w Biedronce. Słuchajcie, zapach, no jak to jabłko i cynamon, byłam przekonana święcie, że będzie to, wiecie, taki, jak zacznie już się wypalać ta świeca, że to będzie taki, wiecie, trzeba już zgasić, bo w nozdrzach drze i oczy łzawią, ale nie, jest spoko. Ten zapach ani mocno wyczuwalny jabłuszka, ani mocno wyczuwalny cynamonu. Jest tak delikatny, naprawdę warto dla tych, co są przekonani, tak jak ja, że to będzie taki, wiecie, bum. Nie, bardzo fajny, przyjemny zapach i zobaczcie, jestem pod wielkim wrażeniem. Cała świeca się prawie wypaliła, no kurde, no zostało, nie wiem, tam milimetr może, no wiecie, tak jak not. No ale naprawdę, z tych drogich, które dziewczyny reklamują na YouTube, zawsze ileś tam zostaje i ja też kupowałam te tanie świece. Ich też tam albo połowa zostawała, albo na dnie naprawdę jeszcze sporo, ale nie szło już się jej pozbyć. No a tu popatrzcie, z Biedrony, do końca wypalona. Zapach też polecam, spoko. Nawet nie tyle co na święta, co całym rokiem można palić, bo naprawdę nie jest aż tak mocno świąteczny. Następna świeca. Świeca, to nie była świeca, tylko tarta. To była tarta chyba od Moni. Dostałam, jeżeli się nie mylę, Szmaragdowa 81. Moniu, pozdrawiam Cię serdecznie, kochana. Słuchajcie, to jest fresh, nie, chciałam Wam przeczytać, ale coś mi tu, o jest. Fresh Cut Roses i tu muszę się z Wami podzielić też moją opinią, ponieważ to jest zapach typowo różany. Tu nie ma nic więcej, tylko jest zapach róży. Jak wiecie, ja wanilia i róża to tak niekoniecznie, jak pies zajeża. Więc też podeszłam do tego bardzo minimalistycznie, podzieliłam tą tartę na 8 części, mając 4 kominki. I tak, na 4 części, czyli 1/8 na kominek, taka maleńka cząstka na kominek wystarcza zdecydowanie. Ten kolor i zapach i smak nie są tak bardzo odczuwalne w domu, a jednak różą pachnie. Także jeżeli nawet lubicie zapachy różowe i tą tartę będziecie mieli okazję przetestować, weźcie mniejszy kawałek niż zwykle. Przychodzę też z płatkami. Płatki się kosmetyczne nazywały Kotte. Było ich tu 120. Płatki jak płatki. Przyniosłam też jak zawsze na pokazanie. O. Trzeba naprawdę dużej siły, żeby się rozdwoiły, także naprawdę warto było je przetestować, kupić i przetestować. Także opakowanie do wyrzucenia. Przychodzę też z Persilem, proszek Persil. Bardzo fajny produkt.
On nie był zbyt tani na te proszki, które ja kupuję oczywiście, bo ja zawsze tak wyczaję te tańsze, albo promocje, albo po prostu takie są. Ale tu jestem mile zaskoczona. Bardzo ładnie pachnie i nie trzeba było płynu używać, bo w sensie takim, że oczywiście Monia zapomniała kupić i nie było płynu w domu do pukania, więc używałam tylko proszku. Mała część wystarczy na naprawdę dość sporo prania w pralce. Pięknie pachnie, tak jak Wam powiedziałam, pranie też pięknie pachnie. I co? I ma bardzo dziwne granulki, bo pomarańczowe. Nie wiem, czy zapomnieli innych granulek dorzucić, czyli te aktywnego tlenu, czyli niebieskich albo morskich, czy po prostu on taki jest. Nie wiem. W każdym razie godny polecenia. Wypukuje się z kieszonki, oczywiście tak. Przychodzę też z Ludwikiem. Ludwik płyn do mycia naczyń. Ja czapnęła, była też, pamiętam, rewelacyjna cena. To jest litr. Ale ja jestem pod wrażeniem. Zresztą Ludwik chyba co jakiś czas wypuszcza na rynek coś, co jest fantastyczne, niby receptura ta sama. Nie wiem, czy się zmienia po prostu właściciel albo kucharz, jak ja to mówię. Zmienia się ktoś, kto, nie wiem, miesza tą recepturę. Jak zwał, tak zwał. Ten Ludwik mnie zauroczył, ponieważ był nie do zarcia. Ja go naprawdę dawno, dawno temu kupiłam i maleńka kropelka wystarczała naprawdę na cały zlew mycia naczyń. Prawie Wam powiem, że jest tak dobry ten, który tu trzymam w ręce, bo oczywiście mogą być inne Ludwiki też w przezroczystych butlach, a ta jest nie jest przezroczysta, jak widać. Jest tak dobry jak Fery. A Fery maleńka tam chyba 300 ml, to już kosztuje około 5 zł, tak? A tu mamy litr, no mówiłam, jest nie do zdarcia. Już chciałam kupić nowy, żeby się po prostu przez chwilę przemęczyć innym, a do tego wrócić, ale nie, stwierdziłam, że trzeba butlę, bo jest naprawdę duża pojemność, więc mówię spoko, idzie do wyrzucenia puściutka. I ostatni produkt to jest płyn do płukania. Bardzo szybko poszedł, to już jest któryś mój z rzędu, któraś z rzędu butelka. Ja jestem pod wrażeniem, on pięknie pachnie, co prawda, tak, pięknie pachnie naprawdę kwiatami, tymi liliami. To jest chyba drugie albo trzecie moje pudełko, już nie pamiętam. Bo jestem tak zaruczona tym zapachem, tak jak kiedyś Lenor mnie urzekł i tylko Lenor i to tylko złoty albo czarna orchidea. Ta Silia ma dużo produktów takich konkretnych płynów do płukania i teraz jestem w trakcie testowania innego koloru, chyba morskiego, no, się okaże później. W każdym razie godne polecenia. Aha, tylko jeden minus, oczywiście już Wam też mówiłam, że on jest mega płynny. I bardzo dużo go trzeba wlewać do pralki, do prania. Ale wypukuje się, nie ma przy dużej ilości tego, wiecie, efektu na tkaninach takiego jak mikrofibra, wiecie, takie tępy. Normalnie wszystko jest w porządku, tak jak dodajecie z tych górnych półek małą ilość. Warto, warto, warto. Także co, ja się z Wami cieplutko żegnam, wyrzucam to, sprzątam nowy rok, żeby już było. I do zobaczenia jutro. Pa, pa, kochani.